No ale tak, z racji tego, że jest jeszcze wcześnie, nie ma zbyt dużo osób na czacie, to poklikamy sobie tutaj. W ogóle tak, mam fajne procenty na lochy, 2. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać na tym W55, ale nagrywam ten odcinek głównie po to, bo wczoraj minęły 2 lata tego serwera. 22 kwietnia 2022 ten serwer wychodzi, wyszedł w sensie, czyli no mówię, wczoraj minęły 2 lata. No ja mam w zwyczaju robić takie podsumowania, jak postać wygląda po roku, gry po 2 latach i tak dalej, więc teraz nie będzie inaczej, a przy okazji może coś poklikamy, zobaczymy. Możecie napisać na czacie pozdro YouTube, bo to pójdzie na YouTube'a, nawet chyba zaraz to zmontuję od razu na streamku. W każdym razie dobrze, na szybko wam przelecę, jak wygląda serwer, jak wygląda moja postać i co tutaj po tych 2 latach wyszło z tego serwera, powiedzmy. Aurę mamy 53,5, równiutko, dzisiaj jeszcze oczywiście nic nie robiłem na tym koncie, żeby nie było. Także no już się zbliżamy wielkimi krokami do końca, do zamknięcia, nazwijmy to, tej toalety. Tu nic ciekawego, tutaj oczywiście zarządca areny skończony. Jeżeli chodzi o moje surowce, no to nie widać ich do końca przez kamerkę, ale mamy prawie 6 milionów metalu i 3 miliony kryształu. No tego kryształu sporo, itemki mam ciągle poulepszane razy 18. Odkładam sobie, odkładam, aż w końcu będę mógł już wszystko ulepszyć razy 20 i zamknąć ten wątek. I potem się skupić na pachołkach i na ulepszaniu tutaj właśnie, no itemków pachołkom, nie? Bo ja już będę miał, powiedzmy, stałe razy 20. Dobra, tutaj nic takiego. Tu w ogóle jeszcze pachołki i robi tak. Przed... Jezus Maria, ostatnio widziałem w komentarzach na YouTubie, że się ludzie pytali, co to są za dźwięki w tle, które tak nagle się odpalają. No, w każdym razie mówię, będę musiał jeszcze tutaj przejrzeć, czy pachołki są dobrze ubrane. Ale to za chwilkę, jak już będziemy klikać te lożki. Pupilki. W pupilkach mamy średnio 2800, powiedzmy, 50 karmień, więc no tak to po tych 2 latach się prezentuje. Tu wam na szybko przelecę wszystkie środowiska. Nie będę się tu jakoś bardzo rozwodził, nie będę też robił, nie wiem, jakichś podsumowań serwerów, jakichś tam wielkich arkuszy wyciągał ze Septusa czy coś takiego, bo nigdy tego nie robiłem. Pokażę wam po prostu tabelę i sami sobie ocenicie. Dobrze, jeżeli chodzi o lożki, to tak, karuzela z idolami 12 na 21, i tutaj w strefie mroku trochę lochów mi zostało. Jeżeli chodzi o to, jakie mamy procenty na lochy, w sensie, no takie, powiedzmy, największe, no to nieumarła armia 2,30 i przyjemniacze czniątko 2,50. Te 2 lochy chciałbym dzisiaj spróbować kliknąć, ale to mówię za momencik. Dobrze, zaraz tu wam pokażę ogólnie swoją postać, natomiast tak, no, kopalnia się buduje na 7,7 i generalnie teraz kopalnie będziemy lecieć oczywiście do 100. No i jeszcze tutaj, jeżeli chodzi o podziemie, kopalnia złota, 59 poziom, buduje się na 60. I też oczywiście będziemy powolutku lecieć tutaj z tą kopalnią do maksa. Gildyjka. No gildia stoi, bo stoi, szczerze mówiąc. Ja tutaj, wiadomo, no nie jestem żadnym tam liderem, ani nikim takim, oficerem, więc jakoś się bardzo, można powiedzieć, że nie skupiam na gildii, ale no gildia swego czasu bardzo, bardzo długo była top 1, no a teraz spadła na top 3, no i tak mówię, stoi, bo stoi. Tu mamy ziomeczka awki 11 dni, tu mamy 2 dni, tu mamy 2 dni, no jest już sporo tych awków, no i tak ta gildia sobie jest, bo jest, nie? Tutaj no Eskapadę, czyli z tego co wiem, polska gildia głównie, dość mocno ten serwer zdominowała. Zresztą miałem sporo zaproszeń do nich, ale dopóki tutaj Asylum nie padnie, to gildii nie planuję zmieniać. Ale no mówię, szkoda, bo gildia miała naprawdę duży potencjał, bardzo długo była top 1, kto śledził ten serwer, ten wie. No a tu nagle spadek, o, w ogóle możemy... Cyk, no i pięknie, 11 głowa hydra. Dobra, no i teraz ranking, czyli to, co was może najbardziej interesuje. Najwyższy level na tym serwerze to jest level 526, jest to Skyrock chyba, jeżeli się nie mylę. No i on tutaj po stopowaniu lochów bił najwyższy. Tu mamy jeszcze w ogóle Korendira, tylko on jest bez EQ, nie wiem czemu. On był dość długo top 1, też ma dość wysoki level, 524. Z tego co wiem, co już wam mówiłem po stopowaniu lochów, jak ja bym miał takie same lochy jak Korendir, to bym miał 2 levele więcej. Więc no nam na tym wojowniku bardzo ładnie stopowanie wyszło. No ale tutaj na przykład ten Skyrock też całkiem nieźle z levelem wyskoczył. Tylko jakie on ma statystyki, tu może porównamy. Głównej ma 43 koła, my mamy 30, HP ma 5. Czyli on ma łącznie 40, powiedzmy 8 koła. My mamy 47.
to nie dość, że on ma lepsze statystyki, a od nas to jeszcze ma wyższy level. No to ciekawe. Ciekawe jak tutaj, jeżeli chodzi o lochy, nie? Bo to jest druid, więc na pewno w tych lochach ma łatwiej, aniżeli wojownik. No jest tak jest, wojownik do lochów jest tragiczny. W ogóle generalnie wojownik teraz jest, mógłbym powiedzieć, że chyba dość mocno przeciętną klasą postaci tak generalnie. No ale w lochach, no to wszyscy wiemy, jak to wygląda. Dobra, co więcej mogę wam pokazać? Generalnie moją postać jak wygląda... Gemiki już mi lecą co niektóre po 1700 i na te będę chciał wymieniać docelowo. Oczywiście, no wiadomo, duży legendarny beryl, w sensie duży legendarny gemik, no to nie jest częste zjawisko. Więc no tutaj powolutku sobie te gemiki wymieniam, jeszcze niektóre mam po 1500. 30 koła siły, teraz dobijam jakoś do 25 koła HP w podstawie i dopiero tą siłę będę leciał dalej. Wszystko ulepszone razy 18, boczki po około 1600 szczęścia, 94 osiągnięcia w klaserze, no jeszcze mi brakuje jakichś tam tych najbardziej late game'owych, niektórych lochów pozamykać i tak dalej, wiadomo jak to wygląda. No i co? Itemów mam w ogóle 92 legendarnych, więc mam bardzo dużą szansę na beryle. I chyba tyle, chyba się tu jakoś nie będę rozwodził, no bo nic się nie dzieje. Tu możemy jeszcze na szybko przelecieć pachołki. Punkty życia są ok, tu jest ok. Czy wszystko mam ulepszone razy 2? Nie, niektórych rzeczy nie mam razy 2, więc sobie jeszcze poulepszam. No i poklikamy tutaj delikatnie lożki. Miałem tego nie robić, ale skoro już nagrywam te 2 lata na tym W55, to dlaczego, tak jak mówię, by właśnie tego nie zrobić? Tutaj mamy wszystko, o, tu nie mamy... A, to ciekawe. Dlaczego ja tu nie mam odporności na ogień maksymalnej? Mam 71%. Dobra, tu mamy łączną odporność. Okej, okay, to mogę sobie zamienić chyba i powinno być ok. Jest 15%, jest git, dobra. I teraz tak, czy... A, jeszcze wam w ogóle inne rankingi mogę pokazać. Ale no, ranking oczywiście graczy jest najważniejszy, nie ma co się oszukiwać. Tu mamy wszystko zaczarowane, wszystko poulepszane, runki są ok, dobra. Lecimy dalej, teraz tak. No ranking to już widzieliście, można sobie samemu przeanalizować. My tym wojem się tutaj jakoś staramy, no powiedzmy, przedzierać w tym rankingu. Tutaj jeszcze jest Tepakat, wojownik 513, on już chyba też lożki sobie kliknął. Tak mi się wydaje. Tu mamy Zeusza, ale no, jesteśmy najlepszym wojownikiem na tym serwerze i to tak można powiedzieć by far. Gildyjki, no to jest Kapadę top 1, bardzo mocno. Elder top 2 i my top 3. Tak to wygląda. Tutaj jeszcze w ogóle Hogwart, to też jakaś chyba gildia, dokładnie, Polska, polsko-międzynarodowa, o może tak? No i co, twierdzę niezbyt istotne, pupilki jesteśmy top 30, top 33 dokładnie i podziemia też, no niezbyt istotne, nie? Wiadomo jak te rankingi się prezentują. Dobra, lecimy do tych lożków, żeby tutaj nie przedłużać. Zaczniemy sobie od przyjemniaczątecznionka. Zobaczmy, czy nam siądzie. Ponad 2,50% na ten loszek. Może ja w ogóle arenkę sobie zrobię. Bo jakbym tutaj miał bić level, to dlaczego nie? Tak, tak, jest nagrywany na YouTube'a, dokładnie, Foduk. Dokładnie tak, 2 lata na W55. To wypada coś z tego nagrać, nie? Dobra, tutaj cyk i tutaj cyk. Okej, mamy dyszkę, dobra. I wracamy. Klikamy te lożki. Co ja mogę powiedzieć o tym serwerze? Nie wiem, no, okrągły serwer. O, zobaczcie jak szybko. Faktycznie sporo mocnych graczy na samym początku tutaj zaczęło grać na tym serwerze i do tej pory, no nie jest to na pewno jakiś słaby serwer, nie? Nie jest to jakiś W54, W53, W56 i tak dalej. Ale to jest taki serwer bez można powiedzieć, szału. W sensie jest, bo jest, ma fajny poziom, trzyma fajny poziom. Ale no tak, nic więcej o nim nie powiem, nie? Do W50, do W60, domyślę nawet EU1, może nawet do EU10, teraz do EU5, to mu brakuje, nie? A zwłaszcza na początku, nie? Bo W55 jak wychodziło, to na pewno nie miało takiego poziomu jak właśnie na przykład teraz EU10 jak wyszło, czy tam jakieś EU5 i tak dalej. Tak mi się wydaje, z tego co pamiętam, no to już było 2 lata temu, ale rozumiecie, co mam wam do przekazania. Dobrze, to nam szybko padło i teraz mamy nieumarłą armię. Musicie pamiętać, że na tym levelu... A, miałem powiedzieć, że na tym levelu kliknięcie lochu jakiegoś to jest rzadkość, ale tutaj widzę, że całkiem nieźle nam to idzie. Dobra. No to spoko, w takim razie to mogę w ogóle odznaczyć.
I mamy cyk, nieumarłą armię. Też sobie razy 3 przyspieszymy, żeby ta walka nie trwała nie wiadomo ile. To jest jeszcze walka z wojownikiem, więc tym bardziej trwa sporo. No ale ładnie padło, no. No i ponad pół HP my musimy zbić. Potężny woj. Kurczę, no zbliżamy się do już do połowy miliarda HP. Także no, spoko jest ten wojownik, nie? Mówię, no wojownik teraz jako klasa postaci, no słabiutko, słabiutko sobie radzi. I w PvP wydaje mi się, i właśnie w lochach tym bardziej. Ale no, z racji tego, że ja dążę do tego, żeby mieć każdą klasę postaci ogrywać, no to ten woj też musiał być. I nie jest wcale taki tragiczny, jakby się mogło wydawać. Dobra, sprawdzimy sobie jeszcze raz procenty, bo na te dwa lochy miałem naprawdę fajne. O! Szelantula 3,70%. 3,70% na nią. Więc ona jeszcze na spokojnie pada i tym samym wbijamy 521 level. Także jeden level do przodu, 3 lożki zrobione. Not bad, not bad. Jak na taki poziom, nie jest to na pewno zły wynik, jeżeli o tego wojownika chodzi. Chociaż no tutaj nie chce nam tak łatwo paść, ale myślę, że parę grzybków i na spokojnie tą szelantulę zrobimy. No dawaj, dawaj. O, pięknie. I mamy 521 level. Teraz mamy władcę dziewiątek, paladyna. Zaraz oczywiście jeszcze sprawdzimy procenty. No bo nóż się jeszcze coś kliknie, a nóż się jeszcze uda coś ubić. Czy na tym streamie są dropy? Korendir, yes, yes. I have drops on this stream. Zaraz Rulson zrobimy waleczkę, tylko tutaj obejrzę. Zobaczcie, znowu ponad Jezu, jakie mocne hity. Chciałem powiedzieć, że znowu ponad połowę HP musiałem zbić solo, jako nasz wojek. Ale piękne, piękne te kryty. No to mi się właśnie najbardziej podoba w wojowniku. To już wam mówiłem chyba z serii W40, jak tam graliśmy wojem. Że jak woj robi tego bloka i nagle machnie taki odwet, nie takiego mocnego kryta, pięknie to wygląda, to jest taka satysfakcja. No dokładnie, najpierw mamy 0,34%, władca dziewiątek 0,30%, wąż Midgardu 0,16%, Cerber 0,16% i cała reszta not possible. Okej, to tyle jeżeli chodzi o tego wojownika. 3 lożki zrobione, jeden level do przodu, nie ma tragedii. Za jakiś czas tu wrócimy i znowu się pewnie wzmocnimy. Nie ma co się dziwić, że tak fajnie nam procenty wzrosły na co niektóre lochy, no bo my tu mamy cały set wymieniony na legendarny nowy, nie? Więc no nie ma co się dziwić. Ale no też mówię, na tym etapie, na tym levelu zrobić 3 lochy na jednym odcinku to i tak jest bardzo dobry wynik, bo równie dobrze, jak często to było na magu, mogliśmy zrobić tylko jeden i koniec. Zwłaszcza, że podkreślam, gramy wojownikiem. No i tyle, tak się prezentuje serwer po tych 2 latach, tak to wszystko wygląda. Nie ma, myślę, co więcej dodawać. Jeżeli chodzi o jakieś najmocniejsze statystyki czy coś, no Korendir tutaj na pewno, w ogóle co ciekawe, akurat wbił na czat, jest to jego pierwsza wiadomość. Ale Korendir tutaj bardzo mocna postać. Nie dość, że jeden z wyższych leveli, to jeszcze ma bardzo mocne statystyki. Zwróćcie uwagę, że on ma tutaj 47 koła siły i 9 koła HP, co mu daje łącznie 56 koła łącznie statystyk. No a my mamy 47, nie? Także 9000 podstaw więcej od nas, a tylko 2 levele w plecy by był, jakbyśmy się zrównali z lochami, więc no, jest sporo takich mocnych jednostek, nie? Jest sporo takich mocnych jednostek. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Tu jest w ogóle Sayonara, czyli ziomeczek, który no na przykład to jest Natsu z W50. Też go możecie kojarzyć. Proszę bardzo. 559 level, top 1 w tym momencie. Także no, mówię, sporo mocnych jednostek na tym serwerze. Zobaczymy, jak to dalej będzie wyglądać, jak się będzie rozwijać ta sala chwały za na przykład rok, kiedy serwer już będzie miał 3 lata. A może już wtedy zostanie połączony. Kto wie, nigdy nic nie wiadomo. W każdym razie tyle na ten moment, jeżeli chodzi o naszego woja i jeżeli chodzi o W55.